Cześć wszystkim! Witam zza kierownicy największego SUV-a w gamie Skody, czyli Skody Kodiaq. Dodam od razu, że jest to Kodiaq poliftingowy. I od razu na samym początku zaznaczę, że ten lifting na papierze zbyt dużo nie przyniósł. Trochę zmieniony zderzak, trochę zmienione światła z przodu, z tyłu, znaczek i tak dalej. Teoretycznie pierdoły. Zaraz sobie przejdę jeszcze do tego, co tutaj się więcej zmieniło, ale to naprawdę nie są bardzo istotne rzeczy. Po co o tym mówię? Bo mimo tego, że na papierze ten samochód jest mocno podobny, to moje wrażenia z jego użytkowania są diametralnie inne. Czemu? Zapraszam na test. Odpalamy i gadamy. Żeby tradycji stało się zadość, na początek informacja, czym ja w ogóle jadę i co w Kodiaqu poliftingowym możemy mieć pod maską, bo tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa, szczególnie jak na Skodę i ten wybór ogólnie jakiś wielki nie jest, ale do konkretów. Podstawowa jednostka benzynowa to 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Dalej mamy 2-litrowe TSI, ono ma 190 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Dalej zostają nam już silniki diesla, 2-litrowe TDI i tutaj 150 koni mechanicznych z napędem naprzód lub 4 koła i 200 koni mechanicznych tylko i wyłącznie z napędem na obie osie. Jest jeszcze jeden silnik, to jest Kodiaq RS. Tu mamy 2-litrowe TSI o mocy 245 koni mechanicznych. Wszystkie jednostki połączone są z 7-biegowym DSG, także w nowym Kodiaqu nie mamy skrzyń manualnych, mamy tylko skądinąd świetny automat. No i teraz ciekawostka, rzecz mocno nietypowa. Ja mam pod maską diesla. Ja się bardzo cieszę, że mam diesla, bo ja z takimi silnikami jeździć uwielbiam. Chociaż takie może dziwne wtrącenie. Ja mam wrażenie, że dzisiaj z dieslami to już jest trochę tak, że trochę wstyd je kupować, albo może nie wstyd kupować, ale mówić, że się kupiło. Ja mam takie przemyślenie, że tak jak są takie koszulki, nie pamiętam dokładnie, ale chyba nie mówię szeptem, kiedy mówię skąd jestem, to za pewnie już niedługi czas będziemy mieli dla odważnych takie koszulki. Nie mówię szeptem, że jeżdżę dieslem. Co jest ogólnie głupie, bo diesle to są bardzo fajne silniki. Nie będę wchodził tutaj w tą dyskusję, możecie je lubić lub nie. I one dziś giną. W parkach prasowych diesli praktycznie już nie ma. Są to naprawdę rodzynki, zdarzają się bardzo rzadko, dlatego w sumie o tym w ogóle mówię. I chociaż mamy tak dzisiaj, że ich już prawie nie ma, to ja jak widzę Skoda albo może, nie wiem, Passat, to ja na widok napisów właśnie na przykład Passat, to ja od razu słyszę klekot. Dalej tak mam. Chociaż tych klekotów już jest coraz mniej. Ale bardzo się cieszę, że dostałem diesla do testu, bo do takiego samochodu, moim zdaniem, to jest chyba najlepszy wybór. Ale przejdźmy sobie do konkretów. Poliftingowy Kodiaq, tak jak powiedziałem, różni się w bardzo małym stopniu od swojego poprzednika. Trochę inny zderzak, trochę inna trapa chłodnicy, trochę inne światła. I właśnie myślę, że po światłach z przodu najprościej to rozpoznać. One się różnią niedużo. Dla osób, które nie są jakby zaznajomione mocno z Kodiaqiem, to ciężko w ogóle te zmiany będzie zauważyć. W środku też te zmiany nie są ogromne. Najprościej rozpoznać dwuramienną kierownicę. Ja na początku, jak Skoda zrobiła taką kierownicę, to miałem troszeczkę mieszane uczucia. Dzisiaj uważam, że ta kierownica wygląda pięknie, obsługuje się świetnie, fantastycznie leży w dłoniach, bardzo dobrze obsługuje się pokrętła i przyciski. To jest wszystko proste, intuicyjne, takie jak powinno być. Ale ogólnie wnętrze, ono się za bardzo nie zmieniło i chyba w sumie dobrze, bo do takiego samochodu moim zdaniem ono pasuje bardzo dobrze. Jest nowoczesne, ale przy okazji klasyczne pod takim względem, że obsługa klimatyzacji, o czym często mówię, pokrętła, kierowca, pasażer, oczywiście dwustrefowa, nawet trzystrefowa, bo mamy też trzecią strefę z tyłu, ale pokrętło, żadne tutaj dotykowe badziewia, jest po prostu szybko i bardzo intuicyjnie. I ogólnie ten samochód, tak jak zacząłem, na papierze, czyli jakbyśmy mieli wypunktować rzeczy, które się zmieniły, to one się albo nie zmieniły, albo zmieniły się delikatnie. I teraz jest moment, w którym osoba testująca samochody, tak jak na przykład ja, no nie powinna użyć takich słów, bo jeśli wysuwam jakąś tezę, no to powinienem umieć ją uzasadnić. Czego w tym przypadku zrobić nie umiem. A moja teza jest taka, czy może moje odczucie jest takie, że o ile poprzednim Kodiaqiem jeździło mi się tak sobie, to był dobry samochód, ale ja zawsze mówiłem i to podtrzymuję i powtarzam, że ja ogólnie za SUV-ami nie przepadam. Tak jest nadal. Są takie SUV-y, którymi lubię jeździć. Nie należał do nich Kodiaq. Chociaż ja uważałem, że to był bardzo dobry samochód, po prostu nie dla mnie.
Ale biorąc pod uwagę, że tak jak już kilka razy powiedziałem, tu się za dużo nie zmieniło, to nie wiem dlaczego, ale tym samochodem jeździ mi się milion razy lepiej. Pierwsze uczucie, ja starałem się sam sobie wytłumaczyć, o co kaman. I ja do poprzedniego Kodiaka miałem takie małe zastrzeżenie. Może to jest dziwne zastrzeżenie, bo dla wielu to będzie plus. Ale dla mnie tamten samochód był za duży. Ale nie w takim względzie, że nie wiem, mam za dużo miejsca na bagaż, czy za wygodnie mi się siedzi. Wiadomo, że nie o to chodzi. Tylko odczucie sprowadzenia było takie, że jedziesz jakąś wielką kolumbrydą, która nie skręca, ciężko się gdzieś wpasować, jest po prostu odczuwalnie za duża i nie daje przyjemności z jazdy. Ten samochód nie jest przecież jakoś dużo mniejszy, dużo większy. On jest bardzo podobny. Ale moje wrażenie, i co ciekawe, poparło je parę osób, jest takie, jakby właśnie był sporo mniejszy. Dzięki temu byłby bardziej poręczny, lepiej by skręcał, lepiej by się prowadził. Ogólnie byłby dużo przyjemniejszy do jazdy. Tylko że tak jak powiedziałem, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem na plus, tak, bo on taki jest, no ale nie jest mniejszy, nie jest niższy, nie jest krótszy. Nie wiem, o co chodzi. Wiem natomiast, że czuję się w tym samochodzie nieporównywalnie lepiej. I tak jak do tej pory chyba nie zdarzało mi się, żeby ktoś, kto pytał mnie o jakiegoś SUV-a, to żebym ja powiedział Skoda Kodiak, no to chyba się to delikatnie zmieni. Szczególnie jak ktoś będzie szukał diesla. Bo tak, ja Kodiakiem standardowo, tak jak prawie każdym samochodem, pojechałem nad morze. Niedługo będę znał wszystkie studzienki i dziury w siódemce, ale chyba w sumie nie powinienem narzekać, tylko się cieszyć. Ale nieważne, pojechałem nad morze, pokonałem dobrze ponad 1000 km, w sumie gdzieś pewnie około 1100. I jadąc tym samochodem, powiedzmy te przepisowe 120 na ekspresówce, spalasz około 6 litrów. To nie jest może jakiś wynik, że opadnie Wam szczęka, tylko pamiętajcie o rozmiarze tego samochodu, w ogóle jego bryle, o tym jak bardzo jest on opływowy i o tym ile tu możecie włożyć. Zaraz o tym powiem. To jest wynik bardzo dobry. Robiłem sobie też testy autostradowe. Może nie na jakimś ogromnym dystansie, ale próbowałem tak jechać, żeby chociaż zobaczyć jak z tym spalaniem. I spalałem powiedzmy 7. To nadal jak na tak duży samochód, wynik świetny. Bałem się na początku trochę, że mając 150 koni właśnie, bo chyba nie powiedziałem, to jest jednostka 150-konna. Z napędem oczywiście naprzód, z DSG, no bo wszystkie mają DSG. Ale ta jednostka, po pierwsze, spaliłaś super, po drugie, w zupełności wystarcza do tego samochodu. Jest to dla mnie dosyć duże zaskoczenie, bo ja raczej od samochodów czegoś tam wymagam, powiedzmy, no nie jestem takim standardowym kierowcą, któremu zawsze wystarczy 1.0 i 100 koni. To jest 150 na rozmiar samochodu, można mieć obawy, no to ja je rozwiewam. Oczywiście to nie jest samochód, który będzie fruwał i będziecie tutaj wyprzedzać wszystkich w każdym momencie, czy może startować ze świateł zawsze pierwsi, bo tak nie będzie, ale do normalnej, zupełnie bezstresowej jazdy spokojnie wystarczy, moim zdaniem. Teraz dalej, co istotne. Zakładając, że jeździmy takim samochodem również w trasę, to druga rzecz, o którą się bałem, to było wyciszenie. Chociażby sama bryła, no wiadomo, ona nie predysponuje Kodiaka do bycia najcichszym samochodem na świecie. Pewnie najcichszym na świecie nie jest, ale jest pod tym względem super. Ja nie wiem, czy Wy to teraz słyszycie, ale ja często na przykład montując filmy, słyszę, że jadąc powiedzmy T80, jak już robi się głośno. Myślę, że tu tego nie usłyszycie, bo oczywiście nie jadę szybko, ale nawet na autostradzie, nawet przy tych czy 120, czy 140 na godzinę, w tym samochodzie jak na taką klasę, jak na taką bryłę jest naprawdę dobrze. Bardzo pochwalę również Kodiaka za resorowanie, za komfort, za wygodę. To może nie jest dziwne w SUV-ie, no ale to bywa różnie, więc potwierdzam, że pod tym względem w tym samochodzie jest naprawdę dobrze. Moim zdaniem największa bolączka SUV-ów, coś za co ja ich właśnie nie lubię za to, czyli prowadzenie i taka przyjemność z jazdy po prostu. Często te samochody jeżdżą tak, że nie wiem, na zakrętach przesiadacie się na fotel pasażera. Zero trzymania, zero prowadzenia, zero żadnej precyzji, zero przyjemności z jazdy. Po prostu. Tutaj nie porównam go oczywiście do, nie wiem, Octavii RS, ale ten samochód prowadzi się naprawdę przyjemnie. I mówię to ja, gdzie 1000 razy podkreślałem, że ja SUV-ów za bardzo nie lubię. Więc jeśli szukacie samochodu, który będzie jak największy, w który jak najwięcej spakujecie, ale on ma chociaż trochę dać Wam przyjemność z jazdy, ma być po prostu trochę dla kierowcy, no to Kodiak już robi się takim samochodem. Czego ja jeszcze niedawno bym o nim na pewno nie powiedział. Na pewno nie przed tym testem. No ale idźmy dalej, bo tak jak rzadko zdarzają się w testach diesle, tak chyba jeszcze rzadziej zdarzają się w testach samochody 7-osobowe. A Kodiak takim jest. I właśnie ten egzemplarz, którym jedziemy,
również taki jest. Już po otwarciu bagażnika, nawet w tej wersji 7-osobowej, widzimy coś takiego. Przy tej pojemności to jest po prostu potęga. Trzeci rząd możemy otworzyć bardzo prosto, wystarczy pociągnąć z tyłu za taki uchwyt. Stawiamy sobie jeden fotel, stawiamy sobie drugi, ale oczywiście zaglądając z drugiej strony zauważymy, że tego miejsca jest bardzo mało, także to są raczej miejsca dla kolegów czy koleżanek, których nie do końca lubicie. No to jak gdzieś jedziecie gdzieś dalej i chociażby chcecie ich mniej słyszeć i żeby się troszeczkę pomęczyli, to wsadźcie ich tam. A poważnie, to jest raczej miejsce dla małych dzieci. Przez to, że mamy ten dodatkowy rząd, oczywiście kanapa musi się przesuwać, to się robi również bardzo prosto, ale ogólnie dostęp tam, wiadomo, jest mocno ograniczony, ale jest. Możemy tym samochodem przewieźć 7 osób. I co ciekawe, nawet przy wykorzystaniu tego trzeciego rzędu, bagażnik nie jest wcale mikroskopijny, nadal coś tam upchniemy. Myślę, że oczywiste jest również to, że zajmując miejsca na samej kanapie z tyłu, miejsca na kolana mamy od groma. To jest kolejna zaleta Kodiaka, bo tutaj siąść to jest po prostu sama przyjemność. Ale jest jeden zgrzyt. Mamy bardzo duży tunel między fotelami. On jest naprawdę wysoki. On oczywiście będzie przeszkadzał, gdyby miał wsiąść trzeci pasażer na środku, bo jak siedzicie we dwójkę, to nie ma to żadnego znaczenia, ale tunel jest naprawdę spory. Nad głową natomiast miejsca znowu mamy mega dużo, mimo że ja tutaj mam dach panoramiczny, co często wpływa na ograniczenie tej przestrzeni nad głową, to tutaj nadal jest, mogę użyć takiego słowa, potęga. Ja mam, jak to w testach bywa, bardzo wysoką wersję wyposażeniową, czy może nawet najwyższą, bo to jest Laurin Clement. Nie chcę wchodzić w szczegóły samego doposażania dodatków, bo to nie ma sensu, tego jest za dużo. Każdy sobie taki samochód dopasuje pod siebie, ale chcę zwrócić uwagę na jasną skórę, bo ja takie tapicerki uwielbiam. Najbardziej podobają mi się ciemne samochody z jasną tapicerką. Dla mnie jasna skóra to jest po prostu sztos, ale ten samochód, on oczywiście nie ma łatwego życia, delikatnie mówiąc, bo samochody prasowe to są chyba najgorsza kategoria samochodów, jaka jest. No jeszcze nie wiem, flotówki dla handlowców, ale widać ślady zmęczenia na tej skórze, na fotelu kierowcy. Także jak zwracacie na to bardzo uwagę, to może biała skóra nie być najlepszym wyborem, no ale ja bym musiał. Co zrobić? Ale uważajcie na to, bo może warto jednak wybrać ciemną, jak chcecie dłużej pojeździć. Świetną rzeczą w Kodiaku jest również podłokietnik. Czemu? Dlatego, że jest regulowany i ja staram się też zwracać na to Wam uwagę. Patrzcie też na to, jak idziecie szukać samochodu, idziecie na jazdę testową i będziecie tym samochodem jeździli w trasie, to starajcie się sprawdzić. Lewą rękę, którą macie tutaj na oparciu drzwi i prawą, one powinny być w jednej linii. Gdyby to było tak jak tutaj, to lewą mam dużo wyżej, prawą mam dużo niżej. Ale wystarczy, że zrobię coś takiego, one są równo i to jest podstawa na jazdę w trasie. Zwracajcie na to uwagę, bo być może tego nie robicie, a to się potem przekłada na to, że jest Wam niewygodnie. Mówię oczywiście o jakichś długich dystansach. Więc jeśli macie zamiar jeździć Kodiakiem dalej, to ten podłokietnik po prostu zrobi robotę. Kapitalna rzecz. No i pochwalę również światła, które w wersji poliftingowej mogą być matrycowe. I to w Skodach czasami działało różnie, to tu działa świetnie. Mniej świetnie działa natomiast system inforozrywki. To nawet nie dla samej Skody, ale tradycyjnie dla w zasadzie całej grupy Volkswagena, bo bardzo nowoczesny. Wszystko, co chcecie mieć, to tutaj mamy. Można to wszystko personalizować, ustawiać jak chcecie, ale standardowo mi się on kilka razy zaciął i super, naprawdę super, że Android Auto jest bez kabla w końcu, bo robią to już praktycznie wszyscy, więc bardzo dobrze, że to tutaj jest. No ale znowu, kilka razy mi się nie chciało coś połączyć, kilka razy mi się rozłączyło, więc jest tutaj na pewno pole do poprawy i oby się to stało jak najszybciej, bo to ma bardzo duży potencjał. Tak samo jak audio, które również ma bardzo duży potencjał, bo mam tutaj Cantona, dobra firma, ale ja bym się za ten system lepszy nie zabijał, bo przynajmniej jak na moje ucho gra dobrze, ale szału nie ma. Na pewno to nie jest poziom mojego odnośnika, czyli Bose w Mazdzie 3, już nie mówiąc o Bowers & Wilkins w Volvo, no to do takiego poziomu na pewno dosyć daleko. Wspomnieć muszę jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, drzwi zasłaniają progi, co jest świetne. I po otwarciu każdych drzwi wysuwa się taka mała osłonka. Kapitalna rzecz, ponieważ dzięki temu nie obijemy samochodu o jakiś inny stojący w pobliżu, ale też przez to drzwiami trzeba po prostu troszkę mocniej trzasnąć. Ale rzecz super. Jeśli miałbym się już czegoś czepiać, może troszkę na siłę, no ale byłaby to pewnie kamera.
bo tutaj nie jest zły obraz, żebyście mnie źle nie zrozumieli, no ale mógłby być na pewno trochę szerszy, no i ta jakość też pewnie w samochodzie takiej klasy mogłaby być ciut lepsza, ale bardziej czepiłbym się Piano Black. Zobaczcie, tu jest tego tyle, co cukru w coli. Te wielkie połacie, one pewnie wyglądają nawet spoko, szczególnie jeśli ktoś to lubi, ale utrzymać to najprościej nie będzie. No jest po prostu wszędzie. Palcuje się też strasznie, jak widać. Więc do tego troszkę, ale bym się przyczepił. Pochwalę natomiast jeszcze odnośnie trasy. Klimatyzację, bo mi się często zdarza w samochodach coś takiego, że ja nie mogę ustawić tak nawiewów, żeby wnętrze się schłodziło, ale żeby mi to wszystko nie wiało na pysk. No to tu mi nie wiało, pewnie przez to, że ten samochód jest duży. Na pewno przez to. Ale to jest też rzecz, na którą ja ostatnio zwracam uwagę i tutaj zwracam uwagę w sensie bardzo pozytywnym. Dobra wentylacja, dobra klimatyzacja i nie wieje w oczy. O DSG chyba nie ma sensu mówić, bo to już tyle razy przerobiony temat, że po prostu sobie daruję. Tak samo o trybach jazdy. Milion razy to było mówione w samochodach, tu jest tak samo jak w każdym innym. Więc przejdę do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli ile takie cacko kosztuje. I będę już mówił o cenniku, który znajduje się na stronach Skody aktualnie. No to, aby w ogóle podejść do nowej Skody Kodiaq, musisz dysponować budżetem na poziomie minimum 141 500 zł. To będzie oczywiście 150-konna benzyna w podstawowej wersji Ambition. Diesel to wydatek przynajmniej 155 650 zł, a benzyna z napędem na 4 koła to 175 350 zł. Oczywiście mówimy o cenach od, bo przykładowo moja najwyższa wersja Loring Clement wyposażona w kilka dodatkowych rzeczy typu właśnie trzeci rząd siedzeń za 4,5 tysiąca zł, typu panoramiczny dach za 4700 zł i tak dalej. To już cena na poziomie 211 tysięcy zł. W każdym razie za fajnie wyposażonego Kodiaqa musicie liczyć około 170 tysięcy zł, co jak na rozmiar tego samochodu, na dzisiejsze czasy, na jakość, jaką ten samochód reprezentuje, dziwnie zabrzmi, ale moim zdaniem jest ofertą bardzo ciekawą i godną, czy wartą rozważenia. To nie jest samochód, w którym się zakochasz. To nie jest samochód, za którym będziesz się sam oglądał, jak go zamkniesz i będziesz już szedł do domu. To nie jest samochód, którego będzie Ci zazdrościł sąsiad Waldek. Ale to jest samochód, który będzie lubiła Twoja żona, bo włoży do niego wszystko, co będzie chciało. Będzie lubiło Twoje dziecko, bo będzie miało masę miejsca z tyłu, podgrzeje sobie swoje miejsce, będzie miało USB, będzie miało nawiew, wszystko będzie miało. I nie wiem, co tu się dzieje, bo normalnie jechałbym do przodu, a teraz pojadę w prawo. Ale wracając do Kodiaqa, to jest po prostu prawdziwa Skoda. Samochód, który ma dziś świetną jakość, jest dobrze wyposażony, bardzo dobrze jeździ, mało pali, ma wszystkie możliwe nowoczesne rozwiązania, ma masę miejsca i jest po prostu samochodem dla osób, które może motoryzacji nie kochają, ale lubią swoje pieniądze i jak je na coś wydają, to chcą wiedzieć, że zrobili to dobrze. A w przypadku Kodiaqa zrobią to bardzo dobrze. Dzięki za dzisiaj, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym nie najpiękniejszym, ale bardzo praktycznym samochodzie, który zrobił, może nie taki, ale taki krok w kierunku, aby pokazać mi, że SUVy wcale nie są złe. No ale tych kroków jeszcze trochę potrzebuję. Przypomnę standardowo o subskrypcji. Abyście nie przegapili kolejnych materiałów, to kliknijcie ten słynny dzwoneczek. YouTube wtedy przypomni Wam, że na mój kanał wjechał kolejny materiał. A na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.